Hej, cześć czołem, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z gry Little Big Planet 3 i zaczynamy już kolejny rozdział, kolejny świat, gumową lagunę. A więc, oczywiście tutaj będzie nasze klasyczne wczytywanie, dokładnie tak. No i cóż, w poprzednim odcinku udało nam się pokonać drugiego tytana, udało nam się pokonać drugiego tytana i został jeszcze tylko jeden plus Newton. Więc już powoli, niedługo, myślę, że nam się uda to wszystko zrobić. Teraz idziemy do bunkumowej laguny, aby uratować, aby może nie uratować, tylko wskrzesić? Nie wskrzesić, obudzić. Mam ochotę rozwalić żarówkę Newtona na milion maleńkich kawałków i podeptać je wszystkie! A ty będziesz następny! Rozerwę cię szef po szwie i przerobię na szalik, a może nawet na czapkę. Co się ze mną dzieje? Najpierw utraciliśmy serce, a teraz ja tracę humor. Jestem Pinki, wielka królowa bunkumowej laguny, obrończyni serca kreatywności, które padło ofiarą tego fioletowego głupca. Dopóki go nie odzyskamy, będę kipieć ze złości. Najpierw znajdź brakujące kule słupa. Jedna na szczycie wysokiej wieży, a druga w brzuchu potwornego potwora. Przynieś je tutaj i pójdziemy obudzić słupa, to wielkie, leniwe ptaszysko. Chciałem właśnie powiedzieć, aby obudzić trzeciego bohatera, Herosa, czyli właśnie słupa. I tak, musimy udać się jakoś tam na górę, jak właśnie nam pokazano. Tylko niestety za bardzo nie wiem jak, ale myślę, że może... To jest właśnie ta ścieżka. I czy ja dobrze zobaczyłem? Tylko dwie kule są nam potrzebne? Czy się przewidziałem? Ale chyba tylko dwie. Kula leży na szczycie niewiarygodnie wysokiej wieży. O, proszę, tylko dwie. Pomogę ci ją zdobyć. Więc od razu bez przedłużania idziemy do wieży twórcy masek. No i nie wiem, ciekawe ile nam jeszcze gdy ogółem zostało. No teraz nie uratujemy tego słupa, to może jeszcze nawet i w tym odcinku się uda, jak nie to na pewno w następnym. Pewnie jeszcze w kolejnym będziemy walczyć z Newtonem. Chyba, że jeszcze coś innego będzie. No nie wiem sam, nie mogę tego z tego powiedzieć. Ale coś mi się wydaje, że i tak już niebawem zakończymy tę serię. A to w sumie może i dobrze. Znaczy, zawsze wszystko się kończy, dokładnie tak. Więc co do czego, dokładnie tak. Więc oczywiście musimy jeszcze chwilę poczekać. I zaczynamy. Wieżę twórców masek. Po lewej stronie już, jak widzicie, coś tam się znajduje. Tylko pytanie, jak tam wskoczyć. Jeszcze jak widzicie, troszeczkę przebrałem się, o tak powiem. Tak dziwnie trochę wyglądam, ale tak na szybko to robiłem. Żadnych fajnych kostiumów nie mamy jeszcze. Tutaj... A czy to przypadkiem by zadziałało, jakbym rzucił w tamto coś kulą? To jest Hakokas. Kto to robiło, bo zapomniałem. A już wiem, to się można po takich drutach jeździć. Weźmy sobie piłko coś tam. Dokładnie. Nie działa. Aha, no cóż. Nie to nie. W takim razie poradzimy sobie bez tego. Ja to wezmę od razu, sobie schowam, I lecimy dalej. Jesteśmy w wieży, czyli będziemy się wspinać do góry. Aby znaleźć te kule, musisz pożyczyć królewskie... Kapcie z dopalaczem! No tak. Przejdź nad nimi, aby je zabrać. Otwórz kieszeń, naciskając przycisk wróć. I wybierz je za pomocą lewego drążka i przycisku akcji. Dzięki kapciom z dopalaczem możesz dokonać niezwykłych rzeczy. Możesz przesunąć lewy drążek w dowolnym kierunku i nacisnąć przycisk R1. Pamiętaj, w dowolnym kierunku. No, spróbuj. No, próbuję. Ale nie wiem jak wchodzić. Wtedy, to znaczy... A mogę wejść do środka tej rury? Nie mogę. Przecież teraz klikam to, co mam klikać. Lewy drążek w dowolnym kierunku i wciśnij przycisk R1. A, ja mogę to z podskokiem robić, aha. To już wszystko się wyjaśniło. O, proszę. Czyli co? Musimy po prostu chyba się na górę wspinać, tak mi się wydaje. I coraz wyżej, a znajdziemy kulę słupa. Słopa. Czy jakoś tak? Więc dobrze, aha, teraz na lewo, tak?
Jak widać, tak, no okej. Ojej, no już klikałem. No mój błąd, tu był akurat mój błąd. Ale no to trochę tak nie fair było moim zdaniem, ale no dobrze, nic się nie stało. Okej, skok do góry i tak. Lecimy, spokojnie. I teraz bez problemu, mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. Oby tak się też stało. Tutaj nie ma, aha, ja idę do góry, no tak, zapomniałem po raz kolejny. Jeszcze wyżej ludzie. No aby do zapisu, dokładnie, aby do zapisu trzeba teraz uważać. No i się udało i mamy zapis, okej, bardzo fajnie tutaj. Tak, a całkiem, powiem, że niby łatwo, ale można przegrać. Tutaj można było nie trafić. Mamy zapis, chociaż to fajnie. O, jestem w tym miejscu, aha, czyli fajnie, udało nam się odnaleźć, znaczy wrócić tam na początek. I tutaj oczywiście sobie zobaczymy, co nam poleci tutaj z góry, jak trafiłem. Coś dostaliśmy za to? Chyba nie za bardzo, no ale okej, a w tym myślę, że coś siedzi. No jak tym nie ma nic? Toż to jest klasyka, żeby schować coś. Ale nie, to nie, bez łaski, nie będę ich prosił. A więc dobrze, idziemy tutaj, zapis mamy. Odświeżacz dopalacza. Doładowuje twoje kapcie z dopalaczem, gdy go dotkniesz. Dzięki odświeżaczom możesz kilkakrotnie używać kapci z dopalaczem. Nie mogę to się nazywać paliwo? Czy coś w tym stylu? No ja nie wiem, nie znam się, no ale tak moim zdaniem chyba by lepiej pasowało. Jeszcze świetnie. Aha, tam nie da się. Tam nie wiem. Tam na górze coś widziałem, ale nie wiem jak tam skoczyć za bardzo. A to może tak cały czas. Aha, dobra. No to cóż, idziemy sobie w takim razie. Ale gdzie my idziemy? Na lewo? A tutaj. Okej, spokojnie. Wszystko się wyjaśniło. Aha, czas się liczy. Okej, i teraz. A, to spokojnie wystarczyło poczekać. I pięknie. O, tu widzę, że będzie nieco ciężej, ale... Co to dla nas, damy sobie radę za pierwszym, maksymalnie może drugim razem, chociaż myślę, że nie będą dwa razy do tego potrzebne, a jak coś, to się zrobi dwa razy, ale jak widzicie, jak na razie wychodzi całkiem nieźle, jest zapis. I tutaj mam dodatkowo jakieś tam monetki, czy mogę coś z tym zrobić? Czy jakieś naklejki są, dzwony, ale chyba takich nie mam jeszcze, więc dobrze. Oj, tu trzeba nieco uważać, ja go może szybko tak sobie zniszczę, jak się uda. O, udało się, no to się nazywa piękne zagranie, ale to też zrobiłem, aż mi się podobało. O, tutaj można było nawet, tak, dobrze, jest okej, na razie nawet znowu raz zginąłem dosyć, więc też, ojej. Więc też całkiem. Co to było w ogóle? Ja się pytam, nie mogłem użyć mojego dopalacza. No przepraszam bardzo za to, ale no nie moja wina tym razem. Naprawdę, przysięgam. Ja nic tu nie mogłem zrobić. O, tajny przejść znalazłem. Ho, jaka fanów ja jestem. Wow. No świetnie. Okej, a tu tutaj się idzie? Bo już się nieco, powiem wam, zgubiłem. Dokładnie tak wam powiem. Ale nie, tu chyba się nie idzie. Nie, tutaj się idzie. Nie. No tak, tu się idzie, mam zapis. O, to fajnie. No okej. Dobra, czyli nie wiem nawet, gdzie ja wcześniej byłem. Ale dobrze, jest dobrze. Lecimy tutaj trafić. A, trafi. Oj, trafiony, zatopiony, już chciałem mówić. Okej, jestem i czekam. No już tych kulek nie będę dyskował na górze. A, tam się idzie, aha. Nie, tak, tam się idzie. Okej, przynajmniej wziąłem naklejkę. Nie, bo zaraz zginę za dużo razy i będę musiał od nowa robić misję, przechodzić misję. Oj, no trzeba wyczuć moment, trzeba wyczuć chwilę. Sam się nie zdążę. O, zdążę. Okej, do góry i w prawo. Jestem. Dobra. Nie, jest, okej, spokojnie. O, jest, no i to się nazywa piełka na zagranie. Dawaj, bo nie... Aha, tu trzeba z dopalaczem, chyba tak, bo właśnie o to chodziło. Nie wiem, czy tu chodzi, żeby go zniszczyć, ale jak już go tam ubiję dodatkowo. Aha, tutaj mamy na dole taki samochodzik niby, więc dobra. Lecimy, jedziemy. Tutaj powiedzmy, że stanę na górze. Aha, to ja poczekam już na kolejny, już nie będę aż tak ryzykował. Dobra, teraz jest to idealny... Ło, ledwo. Ale... No co jak to się w ogóle stało? Przecież to miało na luzie tam wejść. Ale nie weszło, dokładnie tak.
Więc może tym... Nie mogę dołem, że tak, nie można dołem. Okej, nie, nie ma co ryzykować. Tu trzeba, jak on będzie właśnie pode mną. O, teraz jest pode mną. Dobra. Więc skaczę i do przodu. O, no czemu to wcześniej się nie nie zrobiło? Ja się pytam właśnie. Nie wiem. Dobra. Na kolce wpadłem. Przynajmniej mam już te wszystkie naklejki pozdobywane, więc chociaż tyle dobrego. Więc teraz tylko nie ginąć i myślę, że na luzie to przejdziemy. No bo to jest w sumie proste, to jest w sumie proste, go ja lamię porządnie. No ale cóż ja mogę, nic nie mogę. Nie, no mogę to przejść. No właśnie, okej, jestem tutaj. To zwykły skok wystarczy, żeby to przeskoczyć z tym dopalaczem. I po sprawie, po kłopocie. Okej, tutaj widzę, że mamy nie wiem gdzie iść. A, tu mamy na ten samochód wsiąść. Tak? Albo ja już wiem. Nie, no i nie wiem. Niestety, co tutaj mam zrobić. Zginąłem, okej. Dobrze, nic się stało, w sumie o to mi nie wie. O, tu jest ten. Naklejkę założyłem. Serio, widocznie tak. Dobra, spróbujemy tym samochodem po prostu pojechać dołem. Mam nadzieję, że to mi się uda, no bo naprawdę już mam niewiele tych moich szans. Nie wiem, może tam po prostu nie trzeba wskiwać. Też w sumie może, no, można spróbować, więc dobrze. Jakoś kucnąć? Nie, nie da się. Więc no ten. Więc ten, okej. A, bo tu jest ten. No to w sumie to jest łatwe, nie zauważyłem po prostu. Dobrze, w takim razie tutaj. Nie, jestem, okej, bo jedna domowa. Jest zapis, weźmy najpierw ten zapis. Teraz mogę ryzykować sobie, żeby pójść po te naklejki. O, udało się elegancko. Tylko wrócić, pięknie to zrobiłem. Ale tutaj... A, to tak zwyczajnie da się skoczyć, dobrze. Mamy tego przeciwnika naszego, to można zrobić taki myk, żeby jakoś go jeszcze przy okazji dobić. A jak się nie uda, no to trudno się mówi, ale no przydałoby się... Jakoś to chociaż przejść, dokładnie. Okej, może tym razem. Jak... Chociaż ja muszę, w sumie nie będę go nawet bił. O, tak pójdę. Ja? Jakby się udało popędzić, to też to w sumie dobrze. Tutaj na prawo. Bo mam, że ciekawa ta wieża. Nie jest ale to takie proste, jak myślałem. Wcale też nie jest to takie trudne. Tu dwie osoby są potrzebne, czyli to zostałem w spokoju. Teraz na lewo. Dobra, jest zapis. Więc trzeba udać się chyba tędy, tak obstawiam, jest naklejka wzięta. Nie wiem gdzie się idzie. Aha. Nie, zostań. Czekajcie, jak tutaj by to sobie przejść? O, na przykład w ten oto właśnie sposób jestem tutaj. Powiem, że tutaj się dzieje. Schodzimy na... Nie mogę skakać w powietrzu! Nie ten kaleś nisnąłem, zamiast dopalacza wykonałem zwykły skok. Okej, ja przynajmniej jestem tutaj, więc... No ale czemu to mi tak śmie... Dobrze, spokojnie, tutaj bez nerwów, to najważniejsze. Doleciał, no i to już mi się podoba. Okej, jestem tutaj, więc teraz skaczę, teraz robię taki myk i przy okazji działam naklejkę. Okej, teraz robimy to samo. Dobra, okej, lecimy tutaj. I tutaj lekko na prawo jestem... Jestem! Gdzieś chyba daleko, tak mi się wydaje. Ale oczywiście pewnie jestem. Okej. Nie wiem tutaj chwilowo zrobić. Tam na górze coś jest? Tak, tam na górze jest chyba ta kula. Ale tu mam strzałkę w dół jakąś? Ja tutaj nic nie widzę. Dopalacz, no mam dopalacz. A może w prawo mogę iść? No też nie mogę. O, na korek dało się stanąć, tak. Dobrze, czyli już coś mam. Co tu tak, czekajcie, coś tutaj. A dobra, już spokojnie. Okej, jestem na korku. Aha. No zaraz się dowiemy, o co chodzi. Ja tu bardziej obstawiam coś. A, o tak. Więc proszę bardzo, udało nam się zdobyć kulę! Pierwszą kulę w tej oto właśnie misji. Więc z tego powodu się cieszę, trochę nam czasu to zajęło, ale udało się znaleźć kulę z... Upa! Opa! Więc elegancko, no i to się nazywa... Kula.
Okej, okay, znowu mamy przecież jestem zajęty. No w sumie nie jestem, chociaż no nagrywanie to w sumie zajęte. No tak, jestem zajęty w tym momencie, ale nagrywamy dalej. Okej, okay, czy wiesz, że w całym Munkum jest dobre 300 znajdź kod dzwonków? Znajdziesz je wszystkie? Nie. Bo nie mam dwóch padów. To nie znajdę. Przykro mi bardzo. Okej. Okay. No bo na dwie osoby są misje niż czasami, dokładnie. Okej, okay, w takim razie czekamy, niech rakieta do celu doleci, ona wiecznie leci, ale w końcu jej się uda. W końcu jej się uda, wierzymy w to, wszyscy o tym wiemy, a więc leć, ja w ciebie wierzę. Ty też? Też. No dawaj, już ile można, potem polecisz sobie znowu. Czekam, w ciszy i w spokoju. Właśnie od teraz. O. Prostowanie. Włosów. Dobrze, popatrzcie jak kula nasza pięknie się ustawia w takim oku. Widzę, że będzie ptak. Będzie ptak. No w sumie to będzie ptak. Nawet mam tutaj na górze taki posąg jego. I w sumie nawet było pokazane wcześniej chyba. A jak nie, to nie wiem. Dobra, wiecie co, już nie będziemy zaczynać kolejnej misji w tym odcinku, bo teraz trochę trwała. Ale jeszcze odcinka nie kończymy, bo jeszcze sobie chwilę po prostu pozwiedzamy tutaj. O, proszę bardzo, ile mam możliwości dzięki tym butom kozackim. W takim razie bardzo fajnie, cieszę się z tego powodu. Popatrzcie, ile mam... Dawaj, jestem. O, elegancko. Nie wiem, dlaczego te monety służą, ale pewnie się przydadzą. O, jeszcze się udało wziąć to, więc spoko. Teraz na lewo na przykład można. No, świetne to jest, po prostu świetne. Tak się cieszę z tą rzeczą mam. O, elegancko. Tylko jeszcze tak wziąć jeszcze tam jedną rzecz. Albo nawet spaść tutaj. O, mamy... I popatrzcie na to, spadamy w dół. I jest tutaj, jest pięknie. Wszystko udało się zebrać mniej więcej. Ciekawe, czy są tu jakieś misje, czy coś. Wracasz po więcej? Kula ci nie wystarczyła? Nie wiem, co ty mówiłeś, bo chwilowo cię nie słuchałem, ale by się przydało jakoś dostać na drugą stronę, to pewnie zginę, znając życie. O nie, żyje. Ale dlatego, że mamy taką rzecz, to też by się przydało wskoczyć. A tu można z drugiej strony w sumie też, a tu na dole coś jest? Jest, ale znaczy nie tam, ale jest, są te takie kulki takie. Znajdź drugą, zanim ja znajdę coś ostrego. Aha, tylko że tam nie da się wskoczyć w ten sposób, co ja chciałem. Okej, okay, szukaj ostrych rzeczy, tylko się nie kochali przypadkiem, bo co będzie wtedy, co będzie? Jakie tam schodzi? Nie wiem. Chwilowo, okej, okay, tutaj mamy tą drugą misję. Aby znaleźć kulę, musisz wejść do oślizgłych wnętrzności wielkiej bestii. Dobra, wejdziemy tam później. Okej, okay, a tutaj mamy dużo rzeczy, jakaś gra, ale to czas trochę mało jest niestety. Bunkum, sklep, zoom... Sklep! Sklep! Sklepu zoom zooma. Wow, sklep mamy, ludzie, mamy sklep! No to się tego nie spodziewałem, ale dobrze. Zobaczmy, co możemy kupić. Mamy około tych 100 takich złotych kuleczek. Baniek znaczy, baniek. I zobaczymy. Mam nadzieję, że kupię jakieś skrzydła. Zawsze fajnie jest mieć skrzydła w grze. W każdych grach moim zdaniem. Jak są skrzydła, gra jest fajna. Tylko teraz mówię bez sensu w sumie, ale tak ja uważam. W sumie tutaj skrzydeł nie będzie. Ale no wiecie, jak na przykład w jakiejś grze mam jakiś kostium, a w nim są takie wielkie skrzydła na całą twoją postać, to wygląda to tak elegancko, że aż chce się grać w tą grę tylko dlatego, że właśnie te skrzydła. A teraz mówię... Dobrze. Bonjour. Zapraszam do oglądania. Francuz. W sklepie Zoom Zoom. Witajcie. Butik u Zoom Zooma jest zawsze otwarty dla tak wymagających klientów jak wy. Jeśli mogę kupisz 5 kostki. Przedmiotów, otrzymasz magiczny prezent. Wymaga zaakceptowania regulaminu. Aha. No dobra, to bierzemy, kupujemy. Jeszcze 4 przedmioty. Przeglądaj za pomocą przycisków L1 i R1. Uuu. A nawet mamy kostiumy dla tych kaczek różnych? Znaczy dla słupa, tym, dla jakiej kaczki, dla słupa. A co to jest za oko? To jest słup chyba. Dobra. Bierzemy na razie tytanie. A to już mam. Kąt, aby kupić. Jest cena tego. Co, o, czy to ten był fajny? Ten jest całkiem spokojny, zaraz go sobie nałożymy. Jeśli kupisz jeszcze 3 przedmioty, otrzymasz nasz wyjątkowy prezent.
Cieszę się, że otrzymam ten prezent, bo ja go otrzymam, bo za chwilę kupimy te 3 przedmioty, ale te oczy są beznadziejne, brzydko pożegnać zrobiłem. A ten odcinek strasznie brzydko. Witamy z otwartymi ramionami. No ale to jest całkiem spoko kostium. Fajnie. To mi się już zaczęło podobać, ale weź się tak oddal. Okej, okay. Więc lecimy w tą stronę. Tutaj mamy niby pieły, no ale może ja kupię coś sobie droższego, tak sobie myślę właśnie. No tutaj. No tego nie, no tego też nie. No co to za kostiumy? Jeden weź. Że kupisz jeszcze nie dwie rzeczy, a darmowy upominek będzie twój. Na zawsze. Coś takiego ciekawego, ekstra, fajnego. No to już mam? Już kółko robię drugie? Dobra, bierzemy po kolei, na tym stać. Jeszcze jedną rzecz, a otrzymasz ekskluzum Zuma. Szyjemy z najlepszych tkanin. Otrzymujesz darmowy upominek. Teraz możesz rozświetlać najciemniejsze zakamarki bunkrów. Czemu ja spadłem? Oto iluminator! A. Voila! Ja myślałem, że iluminator Woyla, a nie... Śmiało! Weź go! A po to o to chodziło, to podejdź o to chodziło. Do iluminatora i go podnieś. Naprawdę? Naprawdę, właśnie tak, okej, okay. Podejdź, o jak ciemno, już mamy go, blask światła. Wszystko mam. Tak jest, tak jest, rewelacja. Użyj prawego drążka, aby celować iluminatorem. Wciśnij przycisk R1, aby włączyć iluminator. Aha, mam misję taką krótką, tak? Poświęć iluminatorem na ten... Widzisz, jak światło aktywuje uśpione elementy? Nie są... Chcę jakąś misję? Nie wiem sam, okej. Dobra. Aha, jestem tutaj, na górze, tak? Tak, okej, elegancko w takim razie. Niesamowite ubrania! Zadowolony klient, to zadowolony ZumZum. A tu wydaje nam się wyświetla jak kostium wygląda, na to nie popatrzyłem wcześniej. Okej, spoko. Dziękuję. W sumie nie takie złe. Ale kupuję ostatnią tą kaczkę. Ptaka znaczy. I teraz kupmy jakieś bardziej, no w sumie... To był smok! Dziękuję, zachęcam do zakupów, jeśli zostało ci jeszcze nieco funduszy. To był smok, ludzie. No ty szmata? Ekipa UZumZuma, dziękuję za dokonanie zakupu. Wyczyściłeś mój asortyment. Muszę zaprojektować kolejne ciuchy. Wziąłem nic? Tego nie, a to kupowałem. Serio? Wszystko? Kiedy ja to kupiłem? To smutne. Bo nic nie ma tak naprawdę, okej. Po raz pierwszy w historii sprzedał cały asortyment. Moje kieszenie są pełne znajdźko dzwonków. Wybornie! Tylko, że chwilowo nie mamy tego. Nie możemy sobie nałożyć tego kostiumu do tego naszego słupa, bo chyba go po prostu nie mamy. Chyba tak. Więc okej, mamy nowe kostiumy, więc jeżeli odcinek wam się spodobał, to subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, wchodzicie na fanpage'a. Zostawcie łapkę w górę, się z tym żegnam, trzymajcie się i cześć!